Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Med Science. Dzisiaj zabieramy Was do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Norberta Bornickiego w Łodzi. Dzisiaj porozmawiamy z panią profesor Talar Wojnarowską na temat jej projektu Combo UC. Zatem zapraszamy Was do Kliniki Gastroenterologii. Wrzodziające zapalenie jelit jest chorobą bardzo uciążliwą dla pacjentów, bardzo uporczywą i często przewlekłą. Proszę nam opowiedzieć, z czym borykają się pacjenci? To prawda, ma Pan rację, jest to bardzo uciążliwa choroba. Pacjenci mają przede wszystkim biegunki. I to kilkanaście, kilkadziesiąt biegunek na dobę z krwią, z nagłym parciem na stolec, czasami z nietrzymaniem stolca, więc często są to młodzi ludzie, bo choroba dotyczy osób między 20 a 40 rokiem życia, którzy boją się wyjść z domu rano w okresie zaostrzeń, w drodze do pracy na przykład poszukują toalety, czyli rzeczywiście choroba bardzo obniżająca jakość życia. Dotychczasowa metoda leczenia wrzodziającego zapalenia jelit polega na monoterapii, na wykorzystywaniu tylko jednego leku. Może Pani trochę o nim opowiedzieć? Aktualnie, jeżeli chodzi o terapię wrzodziającego zapalenia jelita grubego, zaczynamy od tak zwanej terapii konwencjonalnej, czyli leków doustnych, preparatów 5-ASA, ale także glikokortykosteroidoterapia wchodzi w grę bardzo często i leki immunosupresyjne, azatiopryna, 5-mercaptopuryna. U tych pacjentów, którzy mają ciężki albo umiarkowany przebieg choroby, czasem musimy sięgać po terapię biologiczną. Aktualnie mamy 6 leków w programie lekowym B55, czyli w tym programie lekowym przeznaczonym dla wrzodziającego zapalenia jelita grubego. To są leki albo dożylne, albo podskórne, albo leki doustne. Program lekowy jest bezterminowy w tej chwili dla pacjentów, aczkolwiek nie u wszystkich pacjentów, albo nie u bardzo dużego odsetka, niestety udaje nam się uzyskać trwałą remisję. Badanie, które Państwo przygotowuje, czy Pani przygotowuje z własnym zespołem, zakłada użycie już 2 leków. Skąd taki pomysł, jakie są przesłanki do tego, że może być to skuteczniejsze? Pomysł pojawił się już dosyć dawno temu, z analizy piśmiennictwa, z analizy klinicznej naszych pacjentów. Wiele już jest takich nierandomizowanych, obserwacyjnych prób czy opisów przypadków, kiedy u ciężko chorych pacjentów na wrzodziejące zapalenie jelita grubego podawano 2 leki. I okazało się, na przykład w badaniu WEGA, w takim badaniu dosyć o podobnej konstrukcji do naszego badania, okazało się, że 2 leki mają podobny profil bezpieczeństwa, a są skuteczniejsze, czyli u większego odsetka pacjentów indukują remisję. I dlatego pewien taki pomysł powstał w zespole, bo to nie tak, że ja wymyśliłam to badanie. My pracowaliśmy bardzo długo w zespole, stworzyliśmy konsorcjum, gdzie liderem jest nasz Uniwersytet Medyczny, ale także Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z główną rolą profesora Piotra Edera, nasz szpital, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, w którym teraz jesteśmy, Szpital imienia Barlickiego i Uniwersytecki Szpital w Poznaniu. Z naszego uniwersytetu, także nie tylko nasza klinika, bo jesteśmy w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego, ale także Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, także Zakład Biostatystyki. To jest zdecydowane podziękowania dla profesora Wojtka Fendlera, który nam niezmiernie pomagał i pomaga we współpracy. Dział projektów Uniwersytetu Medycznego i pani Karolina Słoczyńska. Ja nie będę wszystkich wymieniać, bo jestem pewna, że kogoś pominę, bo w samym zespole w naszej klinice, której kierownikiem jest profesor Ewa Małecka-Wojciesko, kilka osób było zaangażowanych. Mam nadzieję, że będą Państwo mogli jeszcze z nimi porozmawiać albo ich poznać, ale to na pewno jest praca zespołowa i to warto podkreślić i to na każdym kroku będę
podkreślać, że bez nich tego projektu by nie było, bo to bardzo duży projekt. Ogromny sztab ludzi, który przygotowuje to badanie, tak? Dopiero będziecie startować już niebawem. Może Pani zdradzić w takim razie, co dalej, jakie są kolejne etapy, jakie są plany? Teraz jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów do rejestracji badania. Zaczynamy na wiosnę rekrutację chorych. Chcemy zrekrutować 172 pacjentów w 8 ośrodkach. Planujemy zaangażować lekarzy z 8 ośrodków w 8 województwach i mamy nadzieję, że ten projekt wykaże skuteczność podwójnej terapii biologicznej przy akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa, czy przy dobrym poziomie bezpieczeństwa. Więc wiele pracy przed nami. Program jest, nasz projekt nie zawiera placebo, czyli to jest dobra wiadomość dla pacjenta. Są trzy ramiona badawcze. Ramię z infliximabem, z ustekinumabem i ramię, gdzie w indukcji remisji na początku przez 8 tygodni są podawane dwa leki. Dopiero później tylko jeden ustekinumab, bo samo badanie będzie trwało 52 tygodnie u danego pacjenta, a projekt nasz jest przeznaczony na prawie 60 miesięcy, czyli rzeczywiście kilka lat wytężonej pracy przed nami. Ponieważ nasz program jest skierowany również też do młodych naukowców i też do studentów, którzy w przyszłości chcieliby rozwijać się w tym kierunku, czy mogłaby Pani zdradzić jakąś dobrą radę dla młodych naukowców, jak zacząć, jak operować w tym świecie naukowym, jak stworzyć też te pieniądze? Na pewno ja niezmiennie zawsze będę podkreślała konieczność pracy zespołowej, bo to jest bardzo ważne. A dla młodych ludzi warto, aby znaleźć mentora, czy spotkać na swojej drodze naukowca, już doświadczonego naukowca, który to naukowiec pewne rzeczy ułatwi, wskaże drogę. Niewątpliwie tutaj dla nas i dla mnie takim naukowcem była pani, czy jest profesor Małecka-Wojciecko, mój promotor doktoratu i wspierająca mnie w habilitacji. Teraz mamy już bardzo wielu nowych asystentów, nowych młodych naukowców, bardzo zdolnych. Szczerze mówiąc, mamy bardzo dobry zespół i też taka uwaga dla wszystkich, aby próbować, aby się nie bać, aby starać się w różnych konkursach, projektach uczestniczyć. Czasami z takim dosyć spektakularnym sukcesem jak tutaj, bo nie sądziliśmy, że uda nam się za pierwszym razem tym tematem zainteresować. Chcę tutaj podkreślić, że w ramach Agencji Badań Medycznych, w tym rozdaniu właśnie na wiosnę, kilka projektów gastroenterologicznych uzyskało dofinansowanie Agencji Badań Medycznych. Większość w ramach nieswoistych zapaleń jelit. Nieswoiste zapalenia jelit są tym obszarem, gdzie naprawdę najwięcej się zmienia. Gdy zaczynałam swoją pracę zawodową, był jeden lek biologiczny, teraz jest już ich bardzo wiele. Był program tylko na 6 tygodni leczenia, teraz już jest bezterminowo, więc także apel dla wszystkich lekarzy, studentów, pacjentów, aby nie przedłużać steroidoterapii, tylko kierować pacjentów do referencyjnych ośrodków. W takim razie nie pozostało nam nic innego, jak życzyć powodzenia i mamy nadzieję, że już niedługo Pani, Państwa pacjenci odetchną z ulgą i życzymy dalszych sukcesów w drodze naukowej. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Kolejne odcinki już niebawem. Do zobaczenia.